Właśnie rozpoczął się największy jarmark bożonarodzeniowy w regionie. Na katowickim rynku stanęło prawie 100 drewnianych budek wystawców ze świątecznymi przysmakami, ozdobami choinkowymi i upominkami. Są także koło młyńskie, karuzela wiedeńska, a gdy warunki pogodowe na to pozwolą, uruchomione zostanie lodowisko. Fatima Orlińska. W centrum jarmarku stanęła również 11-metrowa choinka, jednak na jej przystrojenie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Natomiast od dziś można kupić świąteczne ozdoby, spróbować tradycyjnych przysmaków i wypić tradycyjnego grzańca. Pierwsze godziny jarmarku przyciągnęły sporo osób, które przyznają, że szukając upominków dla bliskich, powoli orientują się w cenach. A te bez zaskoczenia są wyższe niż w zeszłym roku. Są jednak niestety bardzo wysokie, bo kiedyś taka pompka kosztowała 30-40 zł, dzisiaj 90 zł. Duża różnica? Bardzo duża, to jest ponad 100%. Życie idzie do przodu i trzeba z tym żyć, pogodzić się i... Coś mi się kupi, czegoś, na czym się zaoszczędzi i w końcu się kupi tę banieczkę upragnioną raz na rok, nie? Drogo. Dużo drożej niż w poprzednich latach? A ja nie wiem, ile było poprzednich, wie pani. Droższe są, no. Słodycze, przede wszystkim słodycze, nie? Jednak pomimo wciąż rosnących cen, jak przyznają odwiedzający jarmark, święta to święta i raz w roku można sobie pozwolić na większe wydatki. A w tym roku jest w czym wybierać, ponieważ stoisk wystawców jest więcej niż w latach poprzednich. Największym zainteresowaniem pierwszego dnia cieszyły się ozdoby choinkowe, szczególnie te nowoczesne, w Polsce jeszcze mało popularne. Ornamenty choinkowe personalizowane, czyli możemy dostosować te produkty do każdego, kogo tak naprawdę znamy. Możemy kupić coś rodzinie z jednym dzieckiem, dwójką, trójką, młodej parze, małym dzieciom, parze oczekujących dziecka albo takich, której dopiero co się urodziło. Wśród odwiedzających katowicki jarmark są też przyjezdni, którzy jeżdżą po Polsce, żeby zobaczyć właśnie takie miejsca. Z Wrocławia przyjechałem, żeby porównać sobie. No i jak? No jestem zadowolony, czekam na spadnięcie zmroku, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało po ciemku, ale wino testuję już teraz, żeby mieć pewność, że jest odpowiednio. By faktycznie poczuć klimat nadchodzących świąt, odpowiednia powinna być również pogoda. Ta potrzebna jest także do uruchomienia lodowiska. To tylko jedna z atrakcji, którą Katowice przygotowały w tym roku. Ze wszystkich będzie można korzystać do 7 stycznia. Oprócz jednego koła, do którego mieszkańcy już mogli się przyzwyczaić, koła młyńskiego, jest również drugie, nieco mniejsze, pewnie dla takich młodszych mieszkańców naszego miasta, którzy widząc to duże młyńskie koło chcieli nim się przejechać, ale nie zawsze odważyli. Natomiast teraz na tym mniejszym kole będą mogli spróbować. Jest oczywiście karuzela wiktoriańska, która co roku cieszy się ogromną popularnością ze strony najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Jest kolejka, która jeździ po całym terenie jarmarku. Pojawi się również manufaktura Świętego Mikołaja i Park Świateł. Jarmark do 23 grudnia będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 20, od piątku do niedzieli od 10 do 21.